Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchając ateistycznych argumentów, doszedłem do wniosku, że ateiści bardzo często, albo nawet zawsze, myśląc o chrześcijaństwie, mają w tyle głowy pewne fundamentalne założenia na jego temat, które nie pokrywają się z podstawowymi założeniami katolicyzmu, które być może czasem odpowiadają założeniom pewnych chrześcijańskich wyznań, natomiast nie pokrywają się z założeniami Kościoła katolickiego i myślę, że warto te rzeczy wyjaśnić. Zapraszam. Niestety bardzo często katolicy również nie wiedzą o tych podstawowych założeniach, przez co nie potrafią też sensownie odpowiedzieć ateistom, albo nawet czasami można mieć wrażenie, że w takiej dyskusji właśnie pomiędzy katolikami a ateistami obie strony mówią trochę obok siebie. Myślę, że jedną z przyczyn jest niezrozumienie tych podstawowych fundamentów, to znaczy przekonanie, że się je rozumie, ale zrozumienie ich nie tak, jak rozumie je Kościół katolicki. A więc, żeby wszystko było jasne, postaram się je tutaj wyjaśnić, te, które udało mi się dostrzec. Pierwsza rzecz to jest protestancko-fundamentalistyczna wizja Pisma Świętego. Otóż mam wrażenie, że ateiści przeważnie widzą Pismo Święte i widzą, mają wrażenie, że tak widzą je również katolicy. To znaczy właśnie w tym sensie. Są przekonani, że katolicy widzą Pismo Święte jako swego rodzaju ponadczasowa, absolutnie niezmienna konstytucja, która jest jak jeden spójny blok, w której nie ma żadnego miejsca na pewien postęp. Otóż to jest błąd. Wizja Kościoła katolickiego a propos Pisma Świętego jest inna. Pismo Święte przede wszystkim jest według Kościoła tworem Kościoła. Nie jest jedynym źródłem prawdy dla Kościoła. Pismo Święte, jeśli chodzi o Nowy Testament, zostało stworzone przez Kościół, przez pierwszą hierarchię, przez apostołów. Zostało stworzone. Później kanon Pisma Świętego został przez Kościół określony. Stary Testament został z kolei stworzony przez naród wybrany. A więc to nie Stary Testament stworzył naród wybrany. To naród wybrany stworzył Stary Testament. To nie Nowy Testament stworzył Kościół. To Kościół stworzył Nowy Testament. Oczywiście pod Bożym natchnieniem Bóg, który pilnował, żeby do Pisma Świętego nie wkradł się żaden błąd. A więc jak najbardziej jesteśmy przekonani, wierzymy, że w Piśmie Świętym nie ma błędu. Jednak jest ono, a Stary Testament w szczególności, odpowiedział na konkretne problemy, konkretne pytania, więc Stary Testament ma swoją historię, odpowiada na konkretne problemy i pytania i jak najbardziej jest w tym objawieniu miejsce na pewien postęp, to znaczy to, o czym mówiłem w poprzednim materiale, Pan Bóg wybiera ten naród wybrany i podnosi go z błota. To dziecko jest w dole z błotem, z którego nie wyjdzie i jest zadowolone, że jest w tym dole. Pan Bóg schodzi do tego dziecka, tam je chwyta, aby wynieść je do góry i robi to poprzez powolną pracę wychowawczą i to prawo Starego Testamentu jak najbardziej jest pewnym zniżeniem się do tego poziomu, natomiast nie jest ono błędne, ono jest dobre, to prawo jest dobre, choć bez wątpienia świadczy ono o tym, że ten naród wybrany był na bardzo niskim poziomie i to prawo, które Pan Bóg podaje, nie jest jeszcze wzorem doskonałości, to znaczy jest ono, można powiedzieć, ograniczone, jeszcze niedoskonałe, jednak jak najbardziej jest dobre. Jeszcze wrócę oczywiście do tego tematu, natomiast tutaj przede wszystkim ta wizja Pisma Świętego. Takie argumenty w stylu, dlaczego przepisy Starego Testamentu nie mówią o aborcji. One właśnie zakładają taką wizję Pisma Świętego. Pisma Świętego, które jest takim jednym blokiem, które jest jedynym fundamentalnym źródłem wiary, nauki dla Kościoła. Otóż tak nie jest. To Kościół stworzył Pismo Święte na podstawie tego, co zostało mu przekazane przez Pana Jezusa. Pan Jezus wybiera 12 apostołów, 72 uczniów, rozsyła ich, idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie mówi im, idźcie i nieście
czytajcie im Pismo Święte. Nie mówię im idźcie i czytajcie im Pismo Święte, bo Pisma Świętego jeszcze wtedy nie ma. Oni mają iść i nauczać to, co usłyszeli od Pana Jezusa. Z czasem zapisują to, może trochę na wzór właśnie Starego Testamentu. I jak najbardziej Duch Święty pilnuje, aby oni przekazywali to, co faktycznie Pan Jezus powiedział. Pismo Święte jest natchnione, jest zdatne do nauczania, to znaczy służy do tego, żeby przekazywać tą naukę. Nie zawiera ono błędu, jak najbardziej. Jednak ono powstało na podstawie tego, co apostołowie usłyszeli od Pana Jezusa. To my nazywamy tradycją apostolską, a więc Pismo Święte jest częścią tej tradycji apostolskiej. Zostało stworzone przez apostołów jako właśnie część tradycji apostolskiej, która została zapisana pod natchnieniem Ducha Świętego. I później Kościół również pod wpływem, czy badając tradycję, określił, które księgi Pisma Świętego należą do Pisma Świętego, a które nie. Więc to Kościół stworzył to Pismo Święte i Pismo Święte jest częścią źródła, jest jednym ze źródeł objawienia. Innym jest właśnie ta tradycja ustna, to, co Pan Jezus przekazał apostołom, to, co oni przekazali swoim uczniom i co dalej było przekazywane. I oczywiście nie wszystko zostało zapisane w Piśmie Świętym, bo i również był czas, kiedy Pisma Świętego nie było. Jak najbardziej apostołowie nauczali i nie tylko przecież Pismem Świętym. To jest zupełnie oczywiste. Był czas, kiedy go w ogóle nie było, a gdy później, nawet gdy było oczywiste, jest, że po prostu apostołowie nauczali w samym Piśmie Świętym. Tak, to jest przedstawione. Oni po prostu idą i nauczają. Pismo Święte przedstawia jakieś streszczenia ich mów i tak dalej. I tak dalej. A więc to, że Pan Jezus powołał apostołów, uczniów, stworzył tą pierwszą hierarchię Kościoła. Dlatego też Kościół ma autorytet, aby Pismo Święte interpretować, aby po prostu nauczać. Dlatego to nauczanie Kościoła, tradycja apostolska i Pismo Święte. Tradycja apostolska i Pismo Święte to są dwa źródła objawienia i Kościół Święty je wykłada. Dlatego argumenty w stylu, a w Starym Testamencie, w przepisach liturgicznych Starego Testamentu, w zasadzie prawie Starego Testamentu, nie ma mowy o aborcji, być może mogą mieć jakieś zastosowanie do takich fundamentalistycznych protestantów, którzy będą się gimnastykowali, żeby za wszelką cenę gdzieś tam tą aborcję w Piśmie Świętym znaleźć i pewnie znajdą. Natomiast dla Kościoła, argument wobec Kościoła katolickiego to jest bardzo, bardzo słaby, dlatego że zupełnie według Kościoła nie musi to tam być. Szczególnie początki Starego Testamentu są odpowiedzi na konkretne pytania, które wtedy dla narodu wybranego były palące i wcale nie musi tam wszystko być zawarte. Kolejny duży punkt to zasada subsydiarności lub pomocniczości. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, która zupełnie nie jest dostrzegana przez różnego rodzaju ateistów. Otóż zasada subsydiarności czy pomocniczości jest to podstawowa zasada katolickiej nauki społecznej. Jest to zasada zapisana również w Konstytucji Unii Europejskiej, choć być może nie jest ona tak realizowana, jak być powinna, ale to zupełnie nie o tym tutaj mówimy. A więc zasada subsydiarności jest podstawą dla działania jakiegokolwiek zdrowego społeczeństwa. Co ona mówi? Otóż mówi ona, że dane zadanie powinno być realizowane na najniższym stopniu posiadającym kompetencje do rozwiązania tego zadania. A więc na przykład bierzemy firmę logistyczną, w której psuje się samochód. Naprawą tego samochodu powinien zająć się najniższy szczebel posiadający kompetencje, a więc nie na przykład zarządca, nadzorca mechaników, bowiem to jest przynajmniej jeden stopień za wysoko. Wprawdzie ten zarządca pewnie będzie posiadał kompetencje, jednak odpowiednim stopniem będzie stopień niżej, czyli jeden z mechaników, którzy są właśnie do tego celu przeznaczeni. On będzie tym najniższym stopniem posiadającym kompetencje. Być może stopień wyżej również będą kompetencje, ale właśnie powinien być to najniższy stopień, który posiada kompetencje, które są wystarczające do rozwiązania danego problemu. A więc nie będzie to również sprzątaczka, która byłaby jeszcze niżej, bo po prostu nie będzie posiadała kompetencji, aby się tym zająć. A więc najniższy stopień posiadający kompetencje to jest rzecz fundamentalna, to znaczy społeczeństwo, które tego nie posiada, nie realizuje, po prostu z czasem
puchnie, biurokratyzuje się, wpada w różnego rodzaju patologie, w każdym razie nie jest w stanie stosownie rozwiązywać problemów. Przeważnie kończy się to wtedy tym, że wyższe stopnie są zarzucone obowiązkami, które powinny być delegowane niżej i wtedy nie potrafią dobrze realizować swojej kierowniczej funkcji, co paraliżuje działanie całego społeczeństwa. Zasada subsydiarności. I jak najbardziej Pan Bóg, z racji, że On jest twórcą całego świata, również człowieka i również podstaw naszego porządku społecznego, jak najbardziej ta zasada subsydiarności jest gdzieś tam elementem naszego prawa naturalnego, czymś, co po prostu jest fundamentalne dla istnienia ludzkiego społeczeństwa, więc czymś, co Pan Bóg również w pewnym sensie stworzył, stwarzając nas właśnie w ten, a nie w inny sposób. I On sam jak najbardziej tą zasadę również w odpowiedni sposób stosuje. A więc my zostaliśmy postawieni jako zarządcy dla tego świata. My jako ludzie jesteśmy zarządcami materialnego świata. A więc Pan Bóg nie ingeruje w to, co się dzieje w świecie bez jakiejś absolutnej konieczności. A gdy ingeruje, to ingeruje we właściwy sobie sposób. A więc stosunkowo mało ingerencyjny i przede wszystkim szanujący naszą wolność. I tutaj weźmy znowu ten Stary Testament. Mamy ludzkość, która jest bardzo zdegenerowana. Praktycznie wszystkie cywilizacje są na raczej niskim poziomie. Ludzie otaczający Izraelitów składają dzieci w ofierze. Ich kult jest pełen nieczystości. To jest ludzkość na bardzo niskim poziomie. Oczywiście sami Izraelici również na wysokim poziomie nie są. I tutaj właśnie ateiści, zupełnie niepomni tej zasady subsydiarności, chcieliby, żeby Pan Bóg, jako że jest doskonałym bytem, to żeby zrobił coś, żeby nagle odmienił tych ludzi, żeby nagle stali się doskonali, albo żeby wszedł tam takim walcem i objawił się jako taki pan i władca, który po prostu od razu zmusi tych ludzi do tego, żeby żyli inaczej. Otóż to byłoby działanie, moim zdaniem, właśnie niedoskonałe. To byłoby zadaniem niezgodnym z tą zasadą subsydiarności. To nie byłoby dyskretnym działaniem, które by szanowało naszą wolną wolę. Pan Bóg, dając nam wolną wolę, postanowił, że nie będzie jej już nigdy niszczył, że nie zniszczy tej woli, nie przestanie ona istnieć. I tak, gdy mamy tą zdegenerowaną ludzkość, to zgodnie właśnie z tą zasadą subsydiarności Pan Bóg ingeruje tylko na tyle, na ile to jest konieczne i na sobie właściwy sposób, zostawiając nam tak bardzo dużo, jak to jest tylko możliwe, czyli szanując naszą wolną wolę i pozwalając nam, pomagając nam się podnieść, ale właśnie pozwalając, żebyśmy to my się jednak podnieśli, a nie, żeby to było naruszenie naszej wolności albo wyciągnięcie nas właśnie jakąś taką brutalną przemocą. Najprawdopodobniej ze względu na naszą naturę ostatecznie nie wyszłoby to po prostu dla nas na lepsze, taki inny sposób działania. A więc jak chciała Pan Bóg? Wysyła swoich proroków, zawiera przymierze, a więc Pan Bóg naucza, daje prawo, które faktycznie jeszcze nie jest doskonałe, ale które jest po prostu lepsze, które jest wykonalne, które pozwoli tym ludziom wejść na wyższy cywilizacyjnie poziom i powoli pozwoli im się podnosić. I tak ci ludzie zostają wychowani, nie zostają zmuszeni do czegoś w ten sposób, żeby wola była ich wewnętrznie zniszczona, albo w ten sposób, żeby Pan Bóg wziął ich pod but i zmusił do czegoś, tylko on im się podnieść, wychowuje ich. I to jest zgodne właśnie z tą zasadą pomocniczości. To znaczy on szanuje tych swoich zarządców, nie niszczy ich, nie niszczy ani ich wolności, ani w sposób wewnętrzny, ani zewnętrzny, tylko wyprowadza ich na coraz wyższe szczeble. I tego świadectwem jest Stary Testament, nawet w samym Starym Testamencie widać ten postęp, sam początek Starego Testamentu, właśnie to są te cytaty, które ateiści tak chętnie cytują, to są te barbarzyńskie czasy i z czasem widać ten postęp, to nawet wewnątrz właśnie Starego Testamentu widać, jak z czasem te księgi są coraz doskonalsze po prostu, dlatego że Izraelici są coraz doskonalsi, dlatego że oni się naprawdę rozwijają pod wpływem tego, co tam się dzieje. I ostatecznie sam Pan Bóg przychodzi, aby nauczać i odkupić. I wtedy, gdy przychodzi Pan nasz Jezus Chrystus, znowu przychodzi w sposób dyskretny. Staje się jednym z nas, aby dokonać tylko to, czego nie możemy dokonać, czyli od samego odkupienia, od pokutowania naszych
grzechów i aby nas nauczyć, wskazać nam, co mamy robić, aby pozostawić instytucję, Kościół, 12 apostołów, 72 uczniów, zalążki hierarchii, po to, aby ten Kościół dalej nauczał i prowadził to dzieło, które zaczęło się w Starym Testamencie, w narodzie izraelskim, aby rozprzestrzenił to dzieło na cały świat, aby ten Kościół był wychowawcą dla ludzkości. Znowu, aby sami ludzie, ci zarządcy tego świata, aby oni sami prowadzili się coraz dalej, aby to właśnie ta hierarchia pomagała innym ludziom, aby oni wchodzili na coraz wyższy poziom cywilizacyjny, aby się rozwijali na wszystkich możliwych poziomach. Bóg nie zmusza, nie niszczy wolnej woli, nie bierze pod but. On pomaga nam się podnieść, wychowuje, prowadzi coraz dalej, wspiera, tworzy instytucję, która ma do tego pomóc. To jest ostatecznie nasza praca wychowawcza. Pamiętajmy przy tym wszystkim, że cały porządek tego świata to jest Boże dzieło. I to na wszystkich poziomach, również na tym fizykalnym. A więc Pan Bóg nie chce ingerować w ten swój porządek. Twórca systemu operacyjnego nie chce w ten system ingerować bez zbędnej potrzeby. To nie świadczy o doskonałości systemu, jeśli trzeba weń często w jakiś zewnętrzny sposób ingerować. Tutaj podlinkuję mój materiał o tym, czym jest zło. No to jak najbardziej jest w tym temacie. To jest również temat, który dotyczy cudów. Bardzo często ateiści też mówią to na marginesie, że cuda tak naprawdę się nie dzieją, że to są cudowne uzdrowienia, to tylko jakieś tam depresji, czegoś, co nie można zmierzyć. Nie, jak najbardziej jest sporo cudów, które są ewidentnie udokumentowane, gdzie właśnie dochodzi do na przykład odtworzenia się tkanki kostnej, której już w organizmie nie było. Podlinkuję tutaj też teksty na ten temat, ale zasadniczo nie o tym tutaj mówimy. Chodzi o to, że Pan Bóg zgodnie z tą zasadą tego dyskretnego działania, tej zasady subsydiarności, tak niewiele ingeruje, jak to jest tylko potrzebne. I gdy jakieś cuda się dzieją, to nie po to przede wszystkim, aby komuś przywrócić zdrowie, tylko przede wszystkim jako znak wiarygodności ze względu na cel ostateczny, na zbawienie duszy. I tutaj przechodzimy do trzeciego punktu, o którym chciałbym coś powiedzieć, a który koniecznie musi być wzięty pod uwagę i który również jest zupełnie zapominany przeważnie przez ateistów dyskutujących, mianowicie wieczna perspektywa, czyli to, że najważniejsze z perspektywy katolika jest życie wieczne. Życie doczesne jest nocą krótką nocą w kiepskiej gospodzie. Jest tylko czasem próby. I tu przeważnie ateiści robią zarzut, ale bo to tylko wasza taka wymówka. To trzeba tego dowieść. Oczywiście każdego elementu systemu myślowego trzeba dowieść, że to jest sensowne, że to faktycznie zostało objawione przez Pana Jezusa, że objawienie faktycznie miało miejsce i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest zupełnie inny poziom dyskusji, czyli jak najbardziej dowodzeniem takich elementów również trzeba się zająć i takie filmy też na tym kanale są, też postaram się co nieco podlinkować, ale jeśli chcemy badać spójność samego systemu, no to trzeba najpierw spojrzeć właśnie na sam system i czy on jest w jakiś sposób spójny, czy nie. I oczywiście, żeby rozumieć jakby całość wiary chrześcijańskiej, no oczywiście trzeba rozumieć również tą wieczną perspektywę, czyli to, że najważniejsze jest ostatecznie życie wieczne, a to życie doczesne to jest noc w tej kiepskiej gospodzie i to wyjaśnia chociażby tą kwestię tych wielu poronień, o których wspominałem w poprzednim materiale. I tutaj odsyłam do mojego materiału o cierpieniu. Ludzkie cierpienie według Księgi Hioba to jest materiał, który również w dużej mierze właśnie o tym punkcie traktuje, o tej wiecznej perspektywie. A więc te trzy punkty, które poruszyłem, protestancko-fundamentalistyczna wizja Pisma Świętego u ateistów, zupełne zapomnienie o zasadzie subsydiarności oraz zapomnienie o tym, że dla katolików najważniejsze jest to, co jest po śmierci, a życie doczesne jest tylko krótką próbą, nocą w kiepskiej gospodzie. Zapraszam, zachęcam do dyskusji. Być może też pojawią się jakieś kolejne pomysły, od czego tutaj jeszcze zabrakło w tym materiale, o czym koniecznie powinienem powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.